serdecznie moi drodzy. Ja mam na imię Kuba i będę waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj przyjrzymy się krótko początkom panowania Jagiellonów na tronie polskim, co poprzedziło i co doprowadziło do koronacji Jagieły. Zatem od początku idąc. W 1370 roku królem Polski zostaje Ludwik Węgierski, który w 4 lata później, po to by niejako kupić tron dla swojej córki, wydaje dla szlachty polskiej w Koszycach przywilej. Nie będę wnikał, co w tym dokumencie było, szczerze o przywilejach będę mówił w innym odcinku. To, co jest tutaj istotne, kupił ten tron dla swojej córki. Miała być nią Maria, natomiast po długich negocjacjach, staraniach, prośbach, groźbach, dyskusjach, ostatecznie na tronie polskim zasiadła Jadwiga, młodsza siostra Marysi. I w 1384 roku Jadwiga miała 10 lat i, co bardzo istotne, miała męża. Nie narzeczonego, tylko męża Wilhelma Habsburga. Kilka lat wcześniej obydwoje wzięli ślub zgodnie z prawem, zgodnie z ceremoniałem, protokołem. Zarówno Kościół, jak i prawo międzynarodowe uznawały takie związki. Konsumpcja małżeństwa miała nastąpić po uzyskaniu pełnoletności. Tak więc w 1984 roku Jadwiga zasiadała na tronie polskim jako mężatka. Natomiast w tak zwanym międzyczasie panowie małopolscy, którzy dominowali w tym czasie w Polsce, zwrócili uwagę na kwestie Litwy, na związki, problemy i z analizy sytuacji wyciągnęli kilka wniosków. Mianowicie wejście w Unię z Litwą mogło znacząco zabezpieczyć ich interesy, ale też podnieść prestiż państwa. Trzy takie kwestie zauważyli. Po pierwsze właśnie zabezpieczenie interesów Małopolski na Rusi Czerwonej, tam gdzie ścierały się interesy Litwy i Polski. Po drugie, Litwa była przeciwwagą dla krzyżaków. Oba państwa, Litwa oraz Polska, osobno mogły walczyć z krzyżakami, ale nie mogły pokonać tego państwa. Natomiast razem już takie wyzwanie mogły rzucić. I wreszcie po trzecie, chrzest Litwy w obrządku tym rzymskim podniósłby prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Więc te trzy kwestie zaważyły na tym, iż panowie małopolscy zaczęli naciskać na Jadwigę, by ta odprawiła swojego męża. I jak to wyglądało, dzisiaj się już tego nie dowiemy, ponieważ Długosz mówi wyraźnie, że małżeństwo zostało skonsumowane. Są też głosy, które mówią, że w ostatniej chwili Wilhelm został powstrzymany, zapobieżono spotkaniu właśnie małżonków. Inni twierdzą, że Wilhelm został po prostu opłacony i spokojnie wrócił do Austrii. Tak więc nie dojdziemy już prawdy. Natomiast w 1984 roku Jadwiga była koronowana na króla Polski, króla Polski. W 1985 roku została zawarta unia między Polską a Litwą, tak zwana unia personalna, czyli Jagiełło był panem zarówno Litwy, jak i Polski, a w 1986 roku został koronowany na króla Polski. Tak więc tak wyglądała chronologia. Krótko podsumowując, w 1986 roku Jagiełło został królem Polski, wcześniej została zawarta unia personalna polsko-litewska, a powody, które stały za wyborem właśnie Jagiełły, a nie Wilhelma Habsburga, są trzy. Prestiż Polski na arenie międzynarodowej, interesy małopolskie, czyli interesy polskie na Rusi i wreszcie przeciwwaga dla zakonu krzyżackiego. Te trzy sprawy połączyły się właśnie w latach 80. i doprowadziły do tej historii, jaką doskonale znamy. Tyle z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.